Dzień Boże, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zacznijmy od pytania. Czy Bóg mnie kocha? Jeśli tak, to udowodnij. Tak właśnie brzmią pokusy, które rzuca mimowolnie diabeł z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli Bóg cię kocha, to nie da ci umrzeć z głodu. Ale pewnie tych ludzi w Afryce nie kocha. Jeśli Bóg cię kocha, to nie pozwoli, byś stała ci się krzywda. Ale tych ludzi na Ukrainie pewnie nie kocha. Jeśli Bóg cię kocha, to da ci wszystko, czego sobie zapragniesz. W końcu jest twoim tatą. A jednak nie masz wszystkiego. A nawet wiele ci brakuje. Więc jaka to jest miłość twojego Boga do ciebie? Diabeł podsyca nienawiść, byśmy drążyli i popadali w wątpliwości. On do samego Jezusa mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. Na Chorebie, gdy pierwszy raz Bóg przemówił do Mojżesza, powiedział, ja jestem, czym poświadczył swoje istnienie. Obecność jest jego cechą, domeną. A szatan mówi, jeśli jesteś, bo być może jest to tylko złudzenie. Dałeś się wrobić w jakieś bajki, które mają cię trzymać w strachu, którym musisz wypełniać wszystko, by zasłużyć na bonus. Nagle się okazuje, że w naszych modlitwach ta wątpliwość istnienia Boga jest obecna. Jeśli Boże jesteś tak dobry, to zmień moje życie na lepsze. Tyle, że w ten sposób domagamy się złamania pewnych zasad. Bóg nie wchodzi w naszą wolność, ale i my nie ograniczajmy Jego działania. Niektóre sprawy rozwiążą się, ale nie w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy. Od Jezusa emanuje pokora, która pozwala zbliżyć się do Niego nawet szatanowi. Oznacza to, że przy Bogu może się znaleźć każdy, niezależnie od tego, co uczynił ze swoim życiem. On nas nie odrzucił, choć powodów dawaliśmy mnóstwo. W środę weszliśmy na ścieżkę, która wiedzie do zobaczenia, jak wielka jest miłość Boga do nas. Już niedługo, podczas ostatniej wieczerzy, zobaczymy, że Bóg pochyla się przed swoim stworzeniem, obmywając mu nogi, choć nie uczynił tego na pustyni. Dając swoje ciało i krew jako pokarm, zabiera od nas kamienie. Nie stanie na wierzchołku świątyni, aby rzucić się w dół, lecz rzuca się w ręce ludzi, którzy wywyższą go na krzyżu. Naszym zadaniem jest właśnie przejść tę drogę, postępując na niej bez zatrzymywania się, by to wszystko zobaczyć swoim sercem. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, żeby spotkać się z nami, naszymi wątpliwościami, naszym zniechęceniem, wypaleniem i złością. Na tej wielkopostnej pustyni chce oczyścić nas. Stawia przed nami trudne, aczkolwiek konieczne zadanie. Bo doświadczenie pustyni, czyli jakiejś pustki, wypalenia czy pokus, dąży do przyjęcia nowych darów. Skoro sam Duch do tego kieruje, to znaczy, że nie ma się co tego lękać. Bóg nie przestaje się nami interesować, gdy zostajemy pozbawieni tego, co kochamy, tego, co jest naszym życiem. Nie przestaje nas kochać, gdy doświadczamy głodu, braku pokoju i różnych udogodnień. Pokusy są czasem konkretne, by zostawić tę ścieżkę i wybrać podróż samochodem, w którym żadne niedogodności nie będą mnie interesować. Pokusy będą dotyczyć tego, czym żyjemy. I nie można ich lekceważyć. Mocno i zdecydowanie powinniśmy powiedzieć, idź precz, szatanie. A wtedy on przegra. Jedyną siłą, którą możemy go pokonać, nie jest siła ręki, ale siła Słowa Bożego. Tak jak uczynił to Jezus. Szatan nie jest do straszenia dzieci, ale jest konkretną osobą, która nienawidzi człowieka. Dlatego próbuje nas pokonać duchowo i fizycznie. Lecz nie ma takiej możliwości, bo miłość Boga do nas znacznie jest silniejsza. Najgłębszym pragnieniem złego i jego pokus jest odsunięcie nas od Boga i wmówienie, że jest nam niepotrzebny, bo sami sobie świetnie poradzimy. On rzuca te różne pokusy trochę jak wędką, licząc, że na którą się złapiemy. Nasze upadki są często wynikiem lęków, że jesteśmy sami i musimy podejmować samotną walkę ze złem. Zapominamy, że to nie jest tylko nasza walka. Gdy zaufamy Jezusowi, On walczy wraz z nami, walczy poprzez nas. Trzy pokusy szatana odrzucone przez Jezusa są pokusami wszystkich czasów. Są naszymi pokusami. Łatwe, tanie zbawienie, bogactwo i zabezpieczenie, popularność i sukces oraz władza będą nas ciągle nędzić. Pośpiech, pragnienie ludzkiej skuteczności i codzienne trudności mogą nas doprowadzić do zaniedbania, zapomnienia, a nawet odrzucenia obcowania z Bogiem. Albo oczekiwania od Niego jakiejś takiej doniosłej interwencji, która by nas poruszyła. Jednak wola Boża jest na pierwszym miejscu. To później Pan nas wywyższa, bo On kocha.
kocha nas bezgranicznie i okazuje nam swoje miłosierdzie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.